Teraz chcę mówić o wierze w osobę. Nasza wiara opiera się na wierze w osobę. Ona się nie opiera na wierze jakiejś. Nasza wiara to nie jest wiara oparta na mrzonce, na iluzji, na dziwnym zjawisku, na czymś, co jest bardzo enigmatyczne. Ewangelia Marka 11:22. Ewangelia Marka 11:22 mówi tak. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Zapis jest błędny, oryginał brzmi: miejcie wiarę Bożą. Miejcie wiarę Bożą, czyli taką wiarę, jaką ma Bóg. Miejcie wiarę Bożą, nie wiarę w Boga. A więc jest wiara Boża i wiara nieboża. Można wierzyć tak jak Bóg, albo inaczej wierzyć. To nie jest wiara w Boga. To jest w ogóle wielka różnica. To nie jest wiara, że Bóg jest. Wiara w Boga to jest to, że Bóg jest. To jest wiara w Boga. I taką wiarę posiada Lucyfer i demony. Jest napisane, że diabeł też wierzy. Dokładnie, że demony też wierzą i drżą. To nie taka wiara. To się też tak nazywa. To jest w ogóle coś innego. Dlatego u Hioba jest napisane, że ich wiara jest jak babie lato. To jest wiara Boża i wiara nieboża. Jest masa ludzi, która ma wiarę niebożą. Jaka to jest wiara Boża? Wiara Boża to jest wiara oparta na osobie Jezusa. Dzieje Apostolskie 3:16. Dzieje Apostolskie 3:16. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Wiara w imię, czyli wiara w osobę. Kiedyś imiona znaczyły coś, dzisiaj imiona nic nie znaczą. Imiona dzisiaj są beznadziejne. Jeśli daje imię jakiekolwiek. Pamiętam, jak wkroczył serial o niewolnicy Izaurze do Polski. Dziewczynki były nazywane Izaura na przykład. Izaura Kwiatkowska. Rozumiesz? Szok. Jessica. Potem były różne takie imiona. Brian. Kwiatkowski, Kowalski. Brian. Imię kiedyś znaczyło bardzo wiele. Rozumiecie? Imię oznaczało osobowość. Czyli wiara w imię to jest wiara w osobę. Wiara Boża to jest wiara w osobę. To jest wiara w osobę. W osobę Jezusa. Tak jak w niedzielę nauczałem, nie ma dla nas innego Boga, tylko Jezus. Nie ma innego Boga. Reszta to jest mrzonka, iluzja, bzdura, głupota. Rozumiesz? W ogóle nie ma innego Boga, dla którego ludzkość może poznać. Rozumiecie? To nie ma innego Boga. To nie ma czegoś takiego. Ludzie mówią: o, jest tam Bóg. W ogóle to, że ktoś mówi: jest tam Bóg, to nie jest żadna wiara. To nic nie znaczy. W ogóle nic. To, czy ktoś powie, że jest tam Bóg, czy ktoś mówi, że nie ma Boga, to jest jedno i to samo. Rozumiecie? Tylko ten przynajmniej, jak który mówi, że nie ma Boga, to przynajmniej jasno określa, że jest ateistą. Ten, który mówi, że jest Bóg, to mówi: ja jestem chrześcijaninem, tak? Bo chrześcijanie mówią, że jest Bóg, a ateiści, że nie ma Boga. To jest bzdura oczywiście. Jakaś informacja o tym, że Bóg jest, a ona nic nie czyni, nic nie zmienia. To ja wierzę w Boga. Ja mówię: ja nie wierzę. Ja nie wierzę w Boga. To jest w ogóle bzdury. Ja nie mam takiej wiary, nie mam wiary w Boga.
Ja mam wiarę Bożą. Ja wierzę w konkretną osobę. W osobę Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo nie opiera się na wierze w Boga, jakiegoś Boga. Tylko się opiera, tak, na wierze w Boga, który się objawił jako Jezus Chrystus. To jest nasza wiara. Dlatego my, tak, opieramy się na konkretnej osobie. I ta osoba, to są cztery aspekty. Kim jest Jezus? Jak żył Jezus? Co zrobił dla nas Jezus? I co robi dla nas Jezus teraz? Kim jest Jezus? Jak żył Jezus? Co zrobił dla nas Jezus? I co robi dla nas Jezus teraz? Na tym opiera się nasza wiara. Rozumiecie? Na tym opiera się nasza wiara. Kim jest Jezus? Ty musisz wiedzieć, kim jest Jezus. Ty musisz wiedzieć, że to jest Bóg. Rozumiesz? Ty musisz, to jest pełnowartościowy Bóg, to nie jest mniejszy Bóg. To nie jest, że to Bóg Syn, Bóg Ojciec. To my sobie tak podzieliliśmy w ogóle wiecie o tym? Wiecie o tym, że cały dogmat o Trójcy Świętej to jest w ogóle taki zrobiony na potrzeby ludzkości? To Bóg to nie wie, o co chodzi z Trójcą. To nie wie, w ogóle to nie ma takiej nomenklatury w niebie. Nie ma, to my tak sobie, no my to musimy jakoś wyjaśnić, tak jak jest nauka o duchu, duszy i ciele, o czym też będziemy tutaj mówili, to dla naszych potrzeb jest, nie? Dlatego się mówi, Bóg jest trójjedyny, takie fajne słowo w ogóle, to powstało w ogóle z chrześcijaństwa, powstało trójjedyny, to takiego słowa nigdy nie było wcześniej. A najlepiej to ci, jak za czasów Jezusa, w ogóle, oni w ogóle nie wiedzieli, co to tam Trójca, ten dogmat o Trójcy to powstanie później dużo, no, nie wiem kiedy. Zobacz, kiedy powstał dogmat o Trójcy. No nie wtedy, bo to jest jeden Bóg, jednocześnie objawiający się w Synu, w Ojcu, w Duchu Świętym. Jak to jest możliwe? Ja nie wiem, bo ja tylko używam 6% mózgu. Ja się nie jestem w stanie w ogóle tego ogarnąć. Rozumiecie? Nie wiem. Nie wiem, jak to się dzieje, że trampki są w 80% z wody. Człowieku, rozumiesz? Główny skład trampek to jest woda. Jak to jest możliwe? A jak to jest możliwe, że my się składamy z 70% z wody, czegoś to się nie rozpadnie wszystko? Jak to jest możliwe? Chodząca woda. Chodząca woda jesteśmy, człowieku. Weź zrób coś z wody. A 1% DNA różni nas od banana. Jesteśmy... Teraz rozkmin Trójcę. No tam można tym się bawić, no w teologię. Tylu ile teologów, tyle tutaj wyjdzie nam zaraz różnego rodzaju takich, wiesz, prawideł. Natomiast zrób sobie prostą rzecz w sobie. Niech Bóg będzie utożsamiony z Jezusem i kropka. Bóg to Jezus. Okej? Okay? To sobie zrób w głowie. Najprostsza robota. Ta szkoła to ma na celu uprościć rzeczy. Bo to nie możesz inaczej. Bo to inaczej to teologiem się stać. No nie daj Boże, żebyś teologiem. Nie możesz. Nie możesz się w teologię zagłębić, bo zginiesz tym wszystkim. To jest bagno. Bagno. To powinno być zakazane. Rozumiesz? Zakaz. Teologia się sama w sobie opiera na prawie, bo się opiera na takiej logice skonstruowanej. No pewnie, że tak. Jak najbardziej. To w ogóle, dlatego mówię, to bzdura. Dlatego Bóg to jest Jezus. On się tak objawił, po to tu przyszedł jako Jezus, żebyśmy mieli prosto. Rozumiecie? Żeby prosto mieli. On do prostych ludzi przyszedł, do nas. Do tych, co mają 6% mózgu, użytkują tego wszystkiego. To do nich przyszedł. On mówi, to Jezus, jestem tutaj, widzisz mnie? Zobacz, jaki jestem prosty. Średniej budowy, proszę Ciebie, lekko przy kości. Rozumiesz, o co chodzi? To ja. Jezus. Bóg. I teraz taki, jaki ja jestem. Taki jestem. Tak jak żyję, tak jak myślę, tak jak czuję, tak jak prezentuję. Taki jestem. Zawsze. W ogóle nie domyślaj się, jaki jest Bóg. On jest taki jak Jezus. Rozumiesz? Lubi rybę z grilla.
Takie rzeczy. Na przykład. Co Jezus lubi rybę? Weź na rybę teraz, przecież powiedz, Panie Jezu, wiem, że Ty ryby lubisz. Rozumiesz, co to chodzi? Jak baraninę będziesz jak pesowo, o też lubisz. Będziesz łamał chleb, ty sobie złamiesz kawałek chleba, powiedz, Jezus, Ty lubisz łamany, niekrojony. Bo taki jest Bóg. On lubi sobie złamać chleb. Jakby nie lubił sobie złamać chleba, to by go ukroił. Tak, bo wy wtedy łamali chleb. Nie teologizm! Złamał chleb? Tak. Lubi łamać chleb. Będziesz skrugał kijek? Rozumiesz? Cieśla. Lubił cieśłkę, ciesiołkę, ciesiołkę, ciesiołkę. Lubił. Lubił w drewnie robić. Rozumiesz, o co chodzi? Spojrzysz na drewno, pogłaszczysz swoją szafę i powiedz, że on to lubi. Lubił w drewnie. Lubi. Przyglądaj się na jego przekonania, na jego koncepcję. Chcesz budować wiarę, to musisz zbudować ją na nim. Taki jest. Musisz wierzyć, rozbudowywać wiarę w to, jaki on jest. Rozumiesz? Jaki on jest. Nazywany był żarłokiem, przyjacielem żarłoków i pijaków. Nazywany go żarłok i pijak. Tak, nazywano go. Dlaczego? Bo on lubił zjeść i wypić. On był przeciwnikiem umartwiania się. A rozumiecie, o co chodzi? To był taki Bóg. To taki Bóg jest. Nie ma upodobania w umartwianiu się. On nie miał takiej rzeczy. On jak się brał za post, to raz za konkretnie. Okay? Nie kombinował, nie ogłaszał, poszedł tam, gdzie było plus 40 stopni, proszę Ciebie, w cieniu, okay? I podjął decyzję, że albo sięgnie głębiej, tak? Bo on musiał głębiej sięgnąć, że to ludzie się zastanawiają, po co, ja Wam powiem coś, to jest moje subiektywne, tego nie musicie w ogóle brać, jak nie chcecie, natomiast ja uważam osobiście, że Jezus to szukał siebie, wiecie. On poszedł płosić, bo on musiał coś złamać. On musiał złamać, żeby się dogrzebać. Wiesz, patrzcie, my często tak bardzo potrzebujemy sięgnąć do pewnych prawd w ogóle w naszym życiu, nie? A on musiał zaskoczyć to, że jest Mesjaszem, nie? Wiesz, co to znaczy? Jak bardzo trzeba przebić się przez naturalność. Pamiętajmy, że on jest naturalny też. Bo wyrzeka się ludzkości. Tak, tak, tak. On się wyrzeka ludzkości. On jest naturalny. On się musi przebić przez naturalne toki myślowe, że jest Mesjaszem. To nie chodzi o to, że człowieku, Panie, jakie mam w ogóle powołanie? Czy ja mam w ogóle być maszynistą w ogóle, czy ewangelistą? To nie, 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 nie. To nie tędy droga. On musi przyjąć. W ogóle on przewalcza temat, że jest Mesjaszem. Wiesz, co w ogóle jego psychika robi? Człowieka, jaka to jazda, teraz sobie wyobraź, dlaczego on to robi. Sam przeciwko całemu światu. Sam, Jezus był sam. Mnie to w ogóle rozpieprzyło kiedyś. Ja mówię, Boże, Ty sam tu byłeś. Ty w ogóle się ograniczyłeś, a potem sam musiałeś się odnaleźć. On się jako bóstwo, bóstwo bez ciała, tak? On się ogranicza. Niektórzy myślą, że to Jezus się urodził, miał taką świadomość, jest Bogiem. Wyskoczył z Marii, proszę Ciebie, halleluja, wykrzyknął. Bzdety! Bzdety, to normalny człowiek. On dorasta jako zwykłe dziecko. On nie wie, o co kaman. Okej? Rozwija się, jest napisane, przybywa mu wzrostu i mądrości, on się rozwija w ogóle, nie? To nie ma znaczenia, że on jest rozwinięty w ogóle, człowieku, rozwinięty. On się nie urodził, rozwinięty. On się ją przybywało, tak? Przybywało. Kiedyś napisałem w internecie, proszę Ciebie, że wielka tajemnica wiary, Jezus miał jaja. W ogóle człowieku, ludzie mówią, człowieku, spokój się. Bez nerw.
Co cię pogwałciło? Co cię tam pogwałciło znowu? Zapomniałeś, że to prawdziwy człowiek? Człowiek, który się musiał przebić przez naturalność, aby sięgnąć głęboko w to, że jest Bogiem. Wiesz, co to znaczy, żeby uwierzyć, że jest się Bogiem? Ja sobie tylko to mogę wyobrazić, co na tym poście tam robi. Dlatego on dochodzi do tego, od razu jest taka jazda, kuszenie jest tak, że się w pale nie mieści. Rozumiesz? Od razu jest takie kuszenie. Od razu w ogóle człowiek, on dochodzi do tego w ogóle, że jest Bogiem, nie? Diabeł już wie, że nie może temu zaprzeczyć. Mówi, okej. Okay. I próbuje go w ogóle wybić z tego, tak? I teraz... Ja muszę wiedzieć, kim jest Jezus. Ja muszę teraz rozwijam swoją wiarę w oparciu o to, jak żył ten Jezus. W ogóle rozmyślaj o tym, jak żył Jezus. Rozważaj Jezusa. Bo taki Bóg jest. Musisz przyglądać się Jego zachowaniom, Jego koncepcjom. To w ogóle bierz tę Ewangelię i czytaj jej, mów Duchu Święty, objawiaj mi, tak, głębię osobowości Jezusa. Przestań się skupiać na różnych dziwnych rzeczach. Ja często w ogóle mówię, odstaw wszystko, weź Ewangelię. Usiądź na tych Ewangeliach, tak? I nie czytaj bezmyślnie, literka po literce i w ogóle nie główkuj, nie módlkuj, tylko mów Duchu Święty, objawiaj mi osobowość Jezusa, bo ty nie czytasz Ewangelii po to, żebyś się tam dowiedział jakichś dziwnych rzeczy, kto był synem czyim, pro ciebie i tak dalej, tylko ty nie masz się bawić w te historie tam, tylko ty masz w ogóle sięgnąć po osobowość Jezusa, bo pisma składają świadectwo o Jezusie. Wszystkie pisma. W ogóle czytasz Pismo Święte, to wiesz, że to, co masz z niego wyjąć, to świadectwo o Jezusie. O to w ogóle chodzi, tak tej książki się używa przede wszystkim, rozumiecie? A mówi, badacie pisma, a mówi, ale do mnie przyjść nie chcecie, a przecież one składają świadectwo o mnie. W ogóle to zapis dziennikarski, proroczy zapis dziennikarski w ogóle tego, w ogóle kim ja jestem, o co mi chodzi. Więc badaj Jezusa, przyglądaj się Jego zachowaniom, nie patrz się na to i mów, okej, aha, tutaj był zadowolony, tutaj był wkurzony, a dlaczego on był wkurzony, a dlaczego on był zadowolony, a co go cieszy, a co go martwi, a co go wkurza, bo tak jak go wkurzało, tu tam go wkurza tam. Co go cieszyło, tu to cieszy go tam. Ludzie odrealnili go. Wiecie, o co chodzi? Odrealnili go całkowicie. On taki jest jak Jezus, bo to jest Jezus, bo nie ma innego Boga. Taki Bóg. I dalej badaj to, co On zrobił dla ciebie. I teraz jest wiara w to, co On zrobił dla mnie. Co On dla mnie zrobił. Ja się opieram w swojej wierze na tym, co On dla mnie zrobił. Aha, uzdrowił mnie. Aha, zaopatrzenie mi przyniósł, aha, zbawił od grzechów, aha, on mnie uratował w ogóle od poniżenia. Aleluja, będę co robił? Będę wierzył w to. Będę wierzył w to, co on dla mnie zrobił. Cała wymiana krzyżowa. Całe zwycięstwo nad śmiercią. I to, co robi dla nas teraz, że się wstawia za nami przez cały czas. Największy wstawiennik. Cały czas stawia się, cały czas, cały czas, cały czas, cały czas. Wiara Boża to wiara w osobę Jezusa. To ta wiara. Nie ma jakiegoś Boga. Nie nazywaj Go jakimś Bogiem. Nazywaj Go Jezusem. Nie mów, Bóg jest Bogiem miłości, tylko powiedz, Jezus jest Bogiem miłości. Jezus jest Bogiem miłości. Jezus jest Bogiem mocy. Jezus. To miej w sobie w ogóle. To Jezus, ten obraz Jezusa. W twojej wyobraźni nie może istnieć jakiś obraz Boga. Musi istnieć Jezus, a nie obraz Boga jakiś. Jezusa sobie wymaluj w środku. Rozumiecie? To jest to.
3, 26, 27. Galacjan 3, 26, 27. Już to dzisiaj sobie czytaliśmy. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przebraliście się w Chrystusa. Świadomość usynowienia i zjednoczenia z Chrystusem. Wiara nasza, ona opiera się na świadomości usynowienia i zjednoczenia. Czyli ty musisz wierzyć w usynowienie i w zjednoczenie. Jesteś synem. Synem. I ty możesz mieć zaburzony obraz syna, tak jak możesz mieć zaburzony obraz ojca ze swojego dzieciństwa. Natomiast to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Dobrze, będziemy nad tym pracować. Jeżeli potrzebujesz terapii, uzdrowienia, to wszystko idzie zrobić. Natomiast pierwszą rzeczą, co robisz, to zaczynasz wierzyć, że jesteś synem. Jeszcze nie wiem, Boże, co to jest być synem, ale jestem synem. Jestem synem. Synem. Mamy chore doświadczenia, ja wiem. Ale badajmy to. Jaki jest syn? Skąd będziemy to badać? No badajmy to pismo na początek. Jak nie masz dobrego doświadczenia, to badaj to pismo. Zobacz, jaki był stosunek ojca do syna. Taki jakby był stosunek ojca do syna, taki jest stosunek Boga do ciebie. Mówiłem wam o przypadku z moim synem, prawda? Opowiadałem wam, jak kiedyś rano szedłem i... Czy nie opowiadałem wam tego? Tak. Bóg mi pokazał, że syn to jest syn. Syn na przykład co? Syn nie zachowuje się wobec ojca jak najemnik. Jak pracownik wobec pracodawcy. On się nie zachowuje jak kolega wobec kolegi, ale on się nie zachowuje jak pracownik wobec pracodawcy. To jest syn wobec ojca. Tam z jednej strony jest niesamowita wolność, z drugiej strony niesamowity szacunek. Ale wszystko jest otoczone potężnym jakby takim murem bezpieczeństwa, że ojciec nie krzywdzi syna. Ojciec nie krzywdzi syna. Może cię krzywdził ojciec, ale ten ojciec nie krzywdzi syna. Nie upija się, nie zostawia w ogóle, nie poniża. Zabezpiecza. Zawsze można na niego liczyć. Pamiętam kiedyś mój syn ze swoim kolegą na was grali coś na śmietniku, na takich starszych od siebie o parę lat kolegów do siebie. Coś tam. Na was grali tam głupi ten, głupi tamten. No i tamci powiedzieli, pozabijamy was. Tamci starsi od nich po 2-3 lata. Ci mieli tam po 10 lat, tamci po 13 czy po 14. No i się tam zebrali taką ekipą. I kto siedzi w domu z tym kolegą swoim, wchodzą. Tam siebie tam tacy, wiesz, 13-latki, w ogóle, wiesz, pukają do drzwi. Tylko, że my w domu byliśmy, no. Agata otworzyła, ja na tylko zerknąłem. W ogóle wiesz, stoi ich tam te 4 czy z 5 na tej klatce i taki ten Urka pierwszy, no nie? Jest ich to? Nie. Agata mówi, jest. Czy może pani poprosi? Agata mówi, słuchaj. Mówi, wyprowadzi cię stąd? Bo cię wezmę za łeb i cię wyniosę stąd. Uważasz, że co? Że kto ja jestem? Jestem matką. Wiesz, myślę, że jakaś, wiesz, tam babeczka z osiedla, co tam oni nachuczą, nakrzyczą, tak? Rozumiesz? Patrzyli się w ogóle, wiesz? Zawinęli się, poszli. Rodzice byli w domu. Chrześcijanie myślą, że tak nie ma. Że myślą, że oni sami są na tym świecie. Jak kiedyś diabłu powiedziałem, mówię, bo powiem ojcu. Straszyć diabła. Ja uczę ludzi straszyć diabła. Dobra sprawa. Diabła trzeba straszyć. Straszyć. I tak jest wydygane. Podczas jednej opresji, podczas jednej silnej opresji, taką mnie, silna opresja. Ja pamiętam, wyszedłem, wziąłem się, mówię do niego, słuchaj, mento. Teraz, mówi tak. Za chwileczkę napiszę SMS-a do wszystkich moich wspomnień. I teraz tak.
nie tylko będziesz musiał odejść ode mnie. I tak rozmawiałem przed blokiem z diabłem, nie? Ale wyrzucę cię z miasta. To była pewna grupa demoniczna. Mówię, wyrzucę was z miasta. Mówię, jeżeli nie chcesz, żebym cię wyrzucił z miasta, to natychmiast musisz odejść ode mnie, od mojego domu. I natychmiast odeszło. Tak miałem z ewangelizacją w piątek. Powiedziałem, słuchaj, nie odejdziesz ode mnie, to zrobię taką ewangelizację, jakby Jezus miał za minutę wrócić. Diabła trzeba straszyć. Bo na przykład, bo to ludzie nie rozumieją, że w ogóle te przypadki, co tam są opisane w Biblii, to w ogóle są duchowe rzeczy. Że on mówi, nie wyrzucaj nas, daj nam wejść w te świnie. Tylko o to chodzi. Demoniczne siły, ugrupowania demoniczne siły na przykład bardzo mocno terytorialnie są powiązane, wiesz. Jak ja na przykład strażę diabła, mówię, cię wyrzucę stąd. Wiesz, rozumiesz? Wyrzucę cię, bo ja cię mogę wyrzucić stąd, ja mam taką siłę. Zepchnąć. On się boi tego. Rozumiesz? Boi się. My byliśmy kiedyś w takim domu, gdzie przedmioty były przestawiane. Usługiwaliśmy chłopcu, którego ojciec był masonem. Oryginalnym masonem. Chłopiec zaczął do niego jeździć. Jeździł do niego przez 8 miesięcy, bo oni się rozwiedli. Ta kobieta się rozwiodła z niego. Nawróciła się do Jezusa. Ten mason, taki wysoko postawiony mason, wyjechał do Francji, biznesmen bardzo bogaty, ale nie miał odebranych praw do syna, ten syn do niego przyjeżdżał. Przyjeżdżał do niego przez kilka miesięcy i nastąpiło coś takiego, tego syna chciał się cofać w rozwoju. Kiedy my tam byliśmy, to widzieliśmy chłopaka, który miał chyba 19 lat, nie? A był cofnięty już w rozwoju do wieku 14 czy 13 lat, pamiętam. I dalej i ten proces trwał. W domu było takie silne zdemonizowanie, że na górze w ogóle przedmioty się poruszały, ktoś na akordeonie grał. A ja czułem, jak się zacząłem modlić w innych językach, to czułem taką obecność demoniczną, jakby mi ktoś trzymał. No nie wiem, ja porównam to tylko z tym, jak wyciskam dużą sztangę na barki, no nie? To czułem, jak mi barki trzyma w ogóle demon. Wiecie, jak w ogóle, wiesz, wszyscy mieli, w ogóle byliśmy, wiesz, bardzo, bardzo silne natężenie demoniczne, nie? Kiedy zaczęliśmy się modlić, ja mówię, będziesz musiał wyjść z tego domu. Musisz stąd wyjść. Nie ma, że nie wyjdziesz z tego domu. A mnie wbijało w fotę. Tak, nie? Fizycznie po prostu mnie cisnęło w fotę. Mówię, musisz stąd wyjść. Dlatego, że jesteś zerem, a my jesteśmy synami Boga. I wyszedł. Rozumiesz? Świadomość usynowienia. Ja jestem synem. Ja wierzę w to, że jestem, to jest moja wiara. Ja wierzę, że jestem synem. Świadomość usynowienia i co? I zjednoczenia. Ja tu nie jestem w jakimś imieniu Chrystusa pod tytułem, że ja jestem przez ciebie wysłany przez Chrystusa. Dla ludzi to, że mówią w imieniu Jezusa, to, że te sformułowanie w imieniu Jezusa uderza diabła. Rozumiesz? Sformułowanie w imieniu Jezusa, rozumiesz? To może diabłu, rozumiesz, nie wiem co zrobić. Kozy z nosa powyciągać. Na diabła tyle znaczy sformułowanie w imieniu Jezusa. Rozumiecie, że to jest bałwochwalstwo i religia, takie myślenie, że taki zwitek słów w imieniu Jezusa, to w ogóle tylko tam uderza w ogóle w głowę. No chyba, że masz na myśli, że robisz to w imieniu. Nie masz nawet żadnej na myśli, diabeł nie zna myśli. Ale chodzi o to, że masz intencje. Chodzi o to, że tego słowa nawet nie trzeba użyć. Chodzi o to, że musisz mieć świadomość, że jesteś zjednoczony z Jezusem. W imieniu Jezusa, to znaczy, że będąc w Nim, teraz tobie rozkazuje diabeł. I to sformułowanie możesz użyć, możesz nie użyć, to nie jest istotne. Najczęściej się go używa, tego sformułowania, bo jesteśmy tak przesiąknięci religią łącznie ze mną, że go używam. Tak? No tak, no taka jest prawda. Nie? Chodzi o to, że tylko, że to jest bardzo mało ważne, to nieważne jest. To jest taki poziom religii, bo to szczątki na nas, dopóki chodzimy po tej ziemi, to zawsze zostają szczątki. Wiecie, to ogóle, tylko naprawdę tym się nie trzeba przejmować różnymi rzeczami, wiesz, nie trzeba, bo to nie ma, u nas w kościele do tej pory są osoby, które mówią, że na msze przychodzą do kościoła mocy, wiecie, to nie ma znaczenia, to w ogóle, na msze, to nie ma znaczenia, na msze w ogóle, wiecie.
wiesz, jak jest wieczerza, to mówisz do komunii, a ja mówię, to nie ma znaczenia, to komunia, czy wieczerza, czy człowiek, brunch, lunch, czy cholera, co nie. Chciałem, żeby je się pić, to jest istotna sprawa. To nie ma w ogóle to żadnego tego, to rozumiesz, to kwestia jest tego, że to zostaje. Natomiast generalnie tu w imieniu Jezusa, to znaczy, że ja mam świadomość, że jestem zjednoczony, siedzisz tutaj z Jezusem. I koniec. Nie, że ty teraz jesteś gdzieś indziej. Ty wiara masz. Wiara w osobę, to jest wiara w osobę w nas. Pójdziesz do domu, tam z Jezusem pójdziesz. Ty pójdziesz się załatwić potrzebę fizjologiczną, z Jezusem to zrobisz. Ty się będziesz mylił, tam się z Jezusem myjesz. Rozumiesz mnie? Tam się za grzeszenie zabierzesz, to pamiętasz, że z Jezusem tam jesteś. Się zabierasz za grzeszenie, wiesz, o co chodzi? Chcesz obejrzeć film pornograficzny, to pamiętaj, że tam w ogóle w oczach Jezus ogląda te pornochy. No. Ty i Jezus. Razem oglądać. Nie do przejścia dla religii. Mocne! Chcesz zrobić Jezusowi jakiś taki kino? Przez ciebie red tubę mu tam włącz, niech sobie pogląda. Zrób mu taki numer. Bo coś innego mu zrób. Więc to bądź, co byś nie zrobił, to jesteś z nim. Więc w ogóle, rozumiesz? Po pewnym czasie w ogóle wiary w to, że Jezus jest w tobie, tak? Przestajesz robić grzeszne rzeczy. Jak Derek Prince kiedyś w ogóle wybierał się z żoną do kina na jakiś taki film badziewiarski. I tuż przed seansem mówi, wiesz co, mówi, kochanie, no nie możemy tego Jezusowi zrobić. No nie pójdziemy razem do kina na ten film. Mówi, mam jakieś wewnętrzne przekonanie, że Jezus by nie chciał tego oglądać. Szok. Ktoś powie, czy to jest wolność? Tak, to jest właśnie wolność. Jest to. Jestem świadomy, że jestem z Jezusem. Zobaczcie, to jest taka wiara. My musimy tak to budować. Wiara w synostwo, wiara w zjednoczenie. To jest wiara w osobę, to jest wiara w osobę w nas. Ja jestem synem. Ja jestem zjednoczony z Jezusem. To nie jest jakieś enigmatyczne, to jest w ogóle fizyczne. Połykam coś, tak, w moim ciele, ok? To on to czuje. Ponieważ jest cały czas taki sam Duch Święty w tobie, to ten sam Duch, który był w Jezusie. Rozumiesz? Ten sam Duch. To jest ten sam Duch. Każdy chrześcijanin dzisiaj to jest Bóg chodzący w ciele. Tak jak Jezus. To jest ta sama reakcja. Ta sama reakcja. Jesteś zjednoczony z Nim. To jest taka wiara w ogóle, wiesz. Czujesz klimat? Czy ty w ogóle wiesz, że robiąc takie coś, jak ty potem idziesz usługiwać, no nie? Na przykład kładziesz ręce na chorego, to kiedy ty przetrenujesz to, co ja dzisiaj mówię, to nie będzie w tobie cienia wątpliwości, tak? Że uzdrawiasz właśnie człowieka. Ani krzty wątpliwości. Więcej. Jak przemówisz do demona, to nie będzie w tobie krzty wątpliwości, że on musi wyjść. Bo ty jesteś zjednoczony z Bogiem. Ty jesteś z Jezusem. Ty jesteś w Jezusie. On jest w tobie. Jesteś synem. Z wiara w osobę. Jaką osobę? No tą, która tu jest. W tą, która tu jest. Skracając, jestem w stanie powiedzieć każdemu odrodzonemu z Bożego Ducha człowiekowi, uwierz w siebie. Oto szczyt wiary. Bo nie istnieje coś takiego jak podział między odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem a Bogiem. Takiego czegoś nie ma. Tak jak kiedy Jezus chodził na ziemi, nie było żadnej różnicy między Nim a Bogiem.
Była jedna bryła. Zabili Boga. Bóg umarł na krzyżu Golgoty. A potem wstał z martwych. Po prostu. Czyli on miał relację sam ze sobą. Tak. On pytał sam siebie. Tak, tak, dokładnie. Ducha Świętego sobie. No. Sam siebie. Z jednorodnym. On miał relację z sobą. To jest jedna z największych jakby tajemnic nieosiąganych dla umysłu. Bóg jest tak wielką doskonałością, że On rozmawia sam ze sobą i tworzy się w Nim reakcja relacyjna. Bóg ma w sobie reakcję relacyjną. Co jest dla człowieka, rozumiesz? Nie do dotknięcia. Czy wielu w ogóle myśli, że właśnie to jest powodem stworzenia człowieka, nie? Właśnie ten. Nie wiem, czy to jest... Do relacji? Nie. Bóg w ogóle nie potrzebował... Jest bardzo ważna rzecz, filozoficzna, to taka w ogóle rzecz, którą każdy, bo też od strony filozoficznej te trzy rzeczy trzeba sobie pięknie poukładać w sobie. Gdyby Bóg miał potrzebę, tak, skreślałoby go to jako Boga. Z miejsca bycia Bogiem. Gdyby miał potrzebę. Sam fakt istnienia potrzeby, natychmiast myśl, że ktoś ma potrzebę, tak, implikuje nam informację, to jest logika, że nie jest doskonały. Że nie jest doskonały i że potrzebuje kogoś większego niż on, kto ową potrzebę zaspokoi. Bo gdzie się pojawia potrzeba, tam w sposób automatyczny, tak, jest potrzebne zaspokojenie. A więc musielibyśmy mieć większego Boga niż Bóg obecny. A On nie stworzył człowieka, bo miał potrzebę relacyjną. Bo musielibyśmy stwierdzić, że Bóg był samotny. My mamy teraz niesamowity patos w ogóle jaki. Możemy pięknie się w tym pobawić teraz. No tak, to właśnie... Samotny Bóg jest jakiś. I na tym można dużo zbudować jeszcze w ogóle, nie? Ale tak, na tym buduje się religię teraz. Teraz człowieku, od razu myśl taka, rozumiesz, myśl demoniczna. Samotny Bóg, jakie to romantyczne. Potrzebuje nas. Potrzebuje nas. Bóg nie potrzebuje człowieka. Bóg nikogo nie potrzebuje. Jesteś po prostu zachciany. Tak, tak. Jedyne, najzdrowsze to jest to, że stworzył to dla przyjemności. To była jego zachcianka. Chciał to zrobić. Co też jest niezrozumiałe dla wypaczonych umysłów naszych, skażonych tym samym systemem. W ogóle jaka ta miłość jest? Po co on zrobił człowieka? Ja mówię, nie ma po co. No nie, w ogóle nie ma po co. Bóg nie stworzył człowieka po coś. On po nic nas stworzy. To jest twórca. My myślimy, że stworzy. Torebkę się tworzy po to, żeby w niej nosić różne rzeczy. Ubranko się tworzy, żeby było ciepło i ładne. Rozumiesz? To jest po coś. Brwi mamy po to, żeby przecież nam pot nie leciał z czoła na oczy. Rozumiesz? To po to mamy te rzeczy. Bóg nie ma po coś. Od razu, wiesz, rozwiązują te rzeczy się na początku w ogóle. No nie ma. To jest byt jednorodny. Zupełnie wystarczający. A to mi w ogóle zniszczyło 3 lata koncepcji w ogóle jakichś labiryntów w mojej głowie. To jedno zrozumienie, że to jest po nic. I to mi właśnie uprościło drogę do Boga. Bo Bóg jest prosty. Dlatego, że teraz on mnie stworzył po nic, tak? Jestem po nic. W związku z tym on się niczego po mnie nie spodziewa. I nic nie muszę robić. I nic nie muszę robić. W związku z tym ja staję w takim miejscu absolutnego wyboru miłości. I to jest w ogóle ta koncepcja, mówi, niech miłość płynie. Rozumiesz, mają drzewo poznania dobra i zła, niech ich kusi. Rozumiesz, o co chodzi? No bo, rozumiesz, to jest taki Bóg. I to jest dopiero chore dla w ogóle humanistycznych w ogóle umysłu. Ja mówię, po co było w ogóle drzewo poznania dobra? Ja mówię, jak to po co? Żebyś się wybrał. Okej? Okay? Musiało coś go kusić. To Bóg kusi człowieka, Bóg nie kusi człowieka. Nie histeryzuj. To jest miłość, nie do ogarnięcia rzecz. Nie do ogarnięcia. Najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, to w tym popłynąć. Ok? Popłyń sobie w tym. Nad morze się nie jedzie po to, żeby wyznaczać linię brzegową. A? Tylko żeby się rozwalić, proszę Ciebie, rozwiesz na słońcu i jarać się, proszę Ciebie, i wikać i kołki jak debil. Po to jedziesz na wczasy.
A nie, żeby linię brzegową rozkminiać, bo ciebie, gdzie jest początek, koniec, gdzie jest to wszystko. Być bardziej zmęczony z czasu wrócić, co z czasami być był. Na wczasy się jedzie po co? Po to, żeby nie robić, żeby robić nic. Nic. Jak to powiedział Kupuś Puchatek, że złożenie tych wielu rzeczy, które są niczym, tak? Tworzą naprawdę coś wartościowego. Z niczego robi się coś. Tak. On mówi, Krzysiu, posiedźmy tu razem. Ja mówię, po co? Po nic. Kocham cię. Wiesz, o co chodzi? Szok. Po co mnie stworzyłeś, Panie? Po nic. Kocham cię. Jestem ci potrzebny, po coś? No co ty? Przez ten Bogiem. Zanim powstałeś, miałem miliardy aniołów. Bo ten Bóg jest dowartościowany, nie musi dowartościować innymi rzeczami. Panie, co mogę dla ciebie zrobić? Bez przesady. Kocham cię. Kocham cię. To mi brzmi w uszach, wiesz. I to mnie trzyma w ręku. W to wierzę. Wierzę w osobę. Jestem synem. I ostatnia rzecz. List do Efezjan 3:12. List do Efezjan 3:12. W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Świadomość swobody dostępu do Boga. Dostęp. No bo patrz. W ogóle nic nie jesteś mu winien. Rozumiesz mnie? Nic nie musisz mu dać. Drzwi zostały otwarte. Chrystus powiedział, jestem drzwiami. Wierzymy w osobę. Wierzymy w drzwi. Widzę drzwi, otworzę. Rozumiesz? Jest klamka, wchodzę. Po prostu. Ja w to wierzę. To jest wiara w osobę. Skup się na tej osobie. Skup się w ogóle na tym zjawisku, o którym w ogóle tutaj mówimy. Na tym się skup. Zobaczysz, jaka będzie przychodziła wolność i z jakiego miejsca zaczniesz myśleć. Zobaczysz, jak można wiele. Jak wiele można. Zobacz, jak to wpływa w ogóle na fizjologię twoją. Pod każdym względem. Mówiłem wam o tym programie, o tych starych kobietach, co kiedyś oglądałem? Mówiłem wam, czy nie? Wszystkie te kobiety, łączyły kobiety po 80, po 90, parę lat, cały czas w akcji, 90-paroletnia nauczycielka, cały czas w ogóle w zawodzie, malująca, ucząca w ogóle malarstwa. 89-letnia piosenkarka w ogóle. A ta malarka w ogóle, ta nauczycielka jeszcze 90-paroletnia, to jeszcze dwa razy w tygodniu w pubie śpiewa. W pubie, do pubu chodzi. Wszystkie je łączyło jedno, że w życiu nie dopuściły myśli, że może im się nie udać. Ta 80-paroletnia kobitka, ona mówi tak, a taka podszykowana, że nie pytaj. Mówi tak, jak się zjawi jakiś książę z bajki? Jestem do wzięcia. Ja patrzyłem, ja nie wierzyłem, to na Discovery to oglądamy. Zero odrzucenia. Zero odrzucenia! Chodzi do takiego klubu, klub się nazywał, już nie pamiętam jak, bo zapomniałem, bo to w Stanach, nie, też nie pamiętam w którym mieście. Klub taneczny, który był w ogóle przed wojną, człowieku. Tak? Ona tam tańczyła w latach 40. czy w których tańczyła i ona tam dalej przychodzi do tego klubu. Człowieku, rozumiesz, wiesz? Jest atrakcją tego klubu, chodzi taka w ogóle. Tam mówię, człowieku, ja mówię, kurczę, szok, w ogóle śmierć się o nich nie upominał, te kobiety. Dlaczego się śmierć? Oni takie były moje myśli. Dlaczego się śmierć o nich nie upomina? A ona, człowieku, każda z nich zadowolona, w ogóle mówi, wspaniałe życie w ogóle. To w ogóle życie to jest, mówi, wspaniała sprawa. Mówi, to tylko żyć i żyć. Ja od żadnej nie słyszałem, że ona tam jakieś choroby, jakieś coś. Nie. Ale to się przejawiało. Mówi, zawsze wiedziałam, że mi się uda.
Zawsze byłam przekonana, że jestem wiele warta. Mówi, przeżyła moich tam czterech mężów, czy w ogóle nie, ale jazda. Człowiek. Zobacz, świadomość usynowienia. Świadomość zjednoczenia, świadomość dojścia do Boga. Świadomość do tego, że Bóg to jest Jezus, to jest prosta, realna postać. Ja nie muszę szukać, jaki ten Bóg jest, jak On wygląda. Ja, człowieku, ja mam prosto. A to taki jesteś, Boże, dobrze. Ja się nie doszukuję, a może jesteś inna, może Ci się zmieniło. Wiesz, o co chodzi? Ostatnio Bóg do mnie powiedział, powiedz ludziom, że ja się nie starzeję. Mi się nie zmienia. Ludzie to myślą, że człowieku, Bóg to jak na geriatrii. Rozumiesz, że to chodzi, że starszy się robi, sika pod siebie i teraz on już człowieku inaczej. Zwariował, że Bóg zwariował dzisiaj. Bóg nie zwariował. Bóg jest cały czas ten sam. Cały czas jedna koncepcja myślowa. Dlatego, tak, to jest wierny Bóg. To nie jest Bóg, któremu się coś zmienia. Epoki mijają i będą mijać. Rozumiecie? A On jest wciąż ten sam, to jest Jezus. I na tym budujemy naszą wiarę. Dlatego naprawdę można się nie bać. Znasz takiego Boga, mówisz, kurczę, ty nic nie ma znaczenia w ogóle, ty. Grzech nie ma siły, diabeł nie ma siły, wszystko nie ma siły. To jest tylko słabe, cienkie, wyolbrzymione, przereklamowane. Rozumiesz, o co chodzi? Jakie, takie, to w ogóle za strachy? Strachy na lachy, człowieku, wiesz, o co chodzi? Co to w ogóle jest? Jedna wielka ściema. Aha, to Boże, to ja jestem synem, to ja mogę iść przez te życie sobie normalnie, tak, idź dziecko, idź, zbieraj w ogóle dzisiaj nad każdą wodą, działa. Co ty się przejmujesz w ogóle? Tego potrzebuje normalny Kościół. Takiego czegoś. Amen.